Cześć, w czwartek, 7 grudnia. Drodzy widzowie, 8 jutro, piąteczek, rano, jedziemy do Kielc. A co za tym idzie? Wystawiamy króliki. W tym roku na Kielce przyszykowaliśmy z moim teściem 7 królików. Jak szykowaliśmy, to za chwilę zobaczycie. Natomiast ja idę jeszcze ostatnie szlify robić, ostatnie coś tam, jakieś przeczesania, coś tam przypatrzeć, czy wszystko jest ok, oglądnąć króliki, żeby wiecie, żeby nie było wstydu potem, nie? I zobaczymy, jak to będzie. Jutro rano jedziemy, więc nagram wam w kolejnych odcinkach, jak to wygląda tam przekazywanie królików i jak to wygląda tak jakby od zaplecza trochę taka wystawa. Natomiast dzisiaj popatrzcie, jak ja przygotowuję króliki. Mam nadzieję, że coś sobie z tej wiedzy przyswoicie. Zapraszam na odcinek. Teraz tak, najlepiej sobie ułożyć królika na plecach. Dobra, jeśli chodzi o obcinanie paznokci, to pamiętajcie, że tu nie chodzi o to, żeby one nie wiadomo jak krótkie były obcięte na jakąś długość, tylko chodzi o to, żeby one nie były takimi szponami. Widzicie? Tutaj nie były obcinane paznokcie i są takie naturalne szpony. Muszę uważać, bo to jest noga, którą królik może krzywdę zrobić, jak mocno kopnie. Generalnie obcinamy po prostu końcówkę. Nie za dużo, żeby nie przeciąć tutaj, gdzie jest ukrwienie, bo dosyć obficie krwawi, więc ja w ten sposób po prostu kawałeczek. No, się boję tutaj. Jedną ręką to mi trochę źle, ale tak, żeby było widać. O, coś takiego, drodzy widzowie. Sędzia ma widzieć, że paznokcie są obcinane, pazury, a nie, że są szpony. Wolę w ten sposób obciąć troszeczkę dłużej, niż jak delikatnie za dużo obetniecie i zaczyna krew lecieć. I wtedy królik ma całą sierść wybrudzoną. I teraz popatrzcie, obcięte pazurki jak wyglądają, a tutaj są akurat naturalnie, przypiłował sobie jak chodził. Ale te, widzicie, są za długie, ewidentnie za długie. Popatrzcie z przodu teraz. Z przodu on ma dopiero ostre. Niektóre ma spiłowane naturalnie, a niektóre ma takie szpony. Patrzcie, o tutaj, o. To trzeba wszystko obciąć. Może tak położę, nie wiem, czy to będzie widać w ten sposób. Nic się nie dzieje. Nie mogę tego jednego znaleźć, co tutaj jest. Dobra. Możemy królika puszczać. To akurat jest brat Bogusia, jeśli pamiętacie, ten, który w tamtym roku zdobył wyróżnienie. Zobaczymy, czy temu się coś uda zdobyć, czy nie. No i podstawa, drodzy widzowie, pielęgnacji, czyli wyczesanie królika, wyczesanie tych wszystkich włosów takich odstających, tak żeby ten królik się jak najlepiej prezentował. Ciekawie ta barwa wygląda, nie? Ciemny, ładny. Tutaj wam jedną sprawę pokażę, na co na przykład sędziowie zwracają uwagę. Przy szynszylowym króliku, tak żeby patrzeć, czy nie jest oszukanym szynszylem, popatrzcie, czarny ogon z tyłu jest nakrapiany. I jak dopuszczacie do szynszyla czarnego królika, żeby przyciemnić barwę, to często wychodzi tak, że wychodzi cały czarny ogon i po tym można poznać, czy szynszyl był oszukany, czy nie. Tutaj, jak widzicie, ładnie nakrapiany ogonek. To nawet jeden, dwa włoski wystarczą, żeby sędzia zaliczył, nie? Ale musi być... Czekajcie, bo światło chcę tak, żebyście widzieli. Musi być nakrapiany. A tu kawał samiczki. Ta samiczka jest akurat w tym ciemniejszym troszeczkę odcieniu. Jak ja na nią świecę, to może wam się jaśniejsza wydawać, ale popatrzcie teraz, jak podniosę lampkę do góry.
No pokaż się maleńka. O, 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 to poszła na ten. Kawał samicy. Tutaj wam taki mały myk pokażę. Patrzcie. Jak samica taki duży gawol ma, to można troszeczkę podskubać. No one nie bardzo to lubią, ale można trochę podskubać i wtedy już nie jest taki duży. Oczywiście samica może mieć gawol do oceny. Samiec nie może mieć gawola. Samiec z gawolem będzie zdyskwalifikowany. Samica może mieć, ale lepiej jakby nie miała. Zawsze to troszeczkę lepiej. Ta jest taka smuklejsza ta samiczka, ale popatrzcie na ogonek, żeby nie było. Widać? Myślę, że widać. I tutaj sobie zerknijcie. Mimo, że się staram jak najdelikatniej, to i tak... Czekajcie, jakby wam to pokazać, bo to kamera przy tym świetle słabo łapie. Widzicie? Jest tam końcóweczka obcięta i już krew delikatnie podchodzi. Na szczęście nie za duże krwawienie, więc za bardzo nie pojechałem, ale trzeba bardzo uważać, żeby za dużo nie obciąć. Jeszcze wam raz zaprezentuję, jak wyglądają cążki do obcinania paznokci. Trochę jak do cygara, czyli paznokieć wchodzi tutaj i cyk, i tu się zamyka. Poczekajcie, na tym tle wam pokażę w ten sposób. Cyk, czyli paznokieć, cały czas mówię, kurczę, pazur wchodzi tutaj i pyk. A propos odżywiania, drodzy widzowie, to ja na miesiąc przed wystawą, miesiąc, półtorej, to zależy, jak tam się uda dostać tą paszę, zmieniam troszeczkę dawkowanie i zmieniam paszę. Moja standardowa pasza to jest ta, te jasne granulki, czyli o ta na przykład. Oto jest moja standardowa pasza. Natomiast miesiąc, półtorej przed podaję im taką ciemniejszą paszę. Nie chcę, żeby jakaś reklama była, ale z Unii Paszu to jest Królik Champion Gold. I to jest pasza, którą mi hodowcy na wystawach podpowiedzieli, bo na początku miałem problem, jeśli chodzi o sprężystość włosia. I zacząłem podawać tą paszę i naprawdę sprężystość włosia się poprawiła. Ona jest dużo droższa niż ta moja standardowa, dlatego ja nie daję ją cały czas, tylko po prostu mówię tak, miesiąc, półtorej przed zaczynam podkarmiać. I to nie jest tak, że samą tą paszą, tylko tak jak widzicie, tutaj dawka jest tak, dwie porcje mojej paszy, dwie porcje tej paszy, tej Unipasz Champion Gold, do tego idzie dwie porcje owsa, dwie porcje jęczmienia, jedna porcja słonecznika i to wszystko jeszcze jest, zaraz wam pokażę, czym doprawiane. I jeszcze coś takiego, dzisiaj to nareklamuje się pełno tych różnych produktów, a nic z tego, kurde, nie mam. 14,50 to kosztuje, kilogramowe opakowanie, to jest na 100 kg paszy. 1 kg na 100 kg paszy, bo to jest 1% się tego podaje. I to jest taka mieszanka uzupełniająca. Tak jak widzicie, mieszanka uzupełniająca, mineralna dla futerkowych zwierząt roślinożernych, czyli królików, nutry i szynszyli. I takie coś też podaje. Tutaj są głównie witaminy, ale są też takie pierwiastki jak żelazo, jak jod, miedź. I to wszystko w odpowiednich oczywiście stężeniach. I to też króliki dostają. To dostają normalnie. To nie jest tak, że tylko na wystawę. To ja normalnie daję, bo za 14,50 na 100 kg paszy wystarcza, więc to jest naprawdę dobra cena. Więc to możecie spokojnie sobie podawać cały czas. Zerknijcie, jak to będzie wyglądać. Przygotowanie do jutrzejszego tego. Tu jeszcze jedna przyjdzie, cztery. I tutaj jest przygotowany pojemnik na 3, czyli 7 królików jutro jedzie. Pokażę wam, o co chodzi. Królik jest na plecach, samiec. I teraz tu się musicie dostać w okolice jajek. One teraz powpadały tam. Pachwiny, tutaj trzeba dostać się do pachwin. I umyć o takie te złogi. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać.
Są takie, o. Może o tak, o. Jak tą kamerę o tak ustawię. To miejsce trzeba umyć, żeby nie było brudne. Z jednej i z drugiej strony. Bo inaczej samiec zostanie zdyskwalifikowany. No dobrze, drodzy widzowie, to tak by mniej więcej wyglądało przygotowywanie. Oczywiście, wiecie, tak jak już mówiłem, królik musi coś tam sobą reprezentować, żeby można go przygotowywać do wystawy. Z mojej strony to wszystko. Teraz czekamy na ocenę sędziów. Jutro rano jedziemy. Oczywiście relacje zobaczycie z tego, więc czekajcie jutro na odcinek. Pokażę wam wszystko, jak wygląda od zaplecza wystawa królików, bo jutro będziemy właśnie od 6 do 8 rano trzeba króliki, że tak powiem, zdeponować tam na miejscu i wszystko to zobaczycie, jak to wygląda. Na dzisiaj ja dziękuję, żegna się z wami Beduin Maciej, bo tak trochę wyglądam, jakbym miał turban na głowie albo jakiś Mohamed. Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Cześć! A, jeszcze jedno, nie pokazywałem wam tego mycia tych jajek u królika, bo jest to bardzo trudne w wykonaniu. Jedna osoba musi trzymać przednie łapy, uważać, żeby królik nie ugryzł i podtrzymywać jedną nogę, a druga osoba trzyma jedną nogę, podtrzymuje sobie jedną nogę i drugą ręką myje, więc nie miałem jak tej kamery umiejscowić. Może jeszcze wam to kiedyś pokażę tak bliżej i w lepszych warunkach oświetleniowych, bo dzisiaj było naprawdę ciężko. Zimno jest, spieszyliśmy się, żeby jak najszybciej to zrobić, więc dlatego musicie mi wybaczyć, że nie pokazałem dokładnie. Powiem szczerze, jest to najgorsza czynność przy przygotowywaniu królików do wystawy. Mycie jajek królikom, naprawdę. Czasami mam wrażenie, że lepiej umyte niż moje. Żartuję, żeby nie było. Częściej się myję niż od wystawy do wystawy. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.